Zdarzyła się dziś rzecz wyjątkowa. W siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia w Warszawie Fundacja Muzyka dla Wszystkich zorganizowała warsztaty wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Wyjątkowość tych warsztatów polegała między innymi na tym, że zaprosiliśmy nauczycieli z wszystkich etapów nauczania, a także studentów uczelni artystycznych, którzy będą w przyszłości nauczycielami muzyki. A każdy z uwagą chodzi po liniach w tej przestrzeni. Zachęcam. Oczywiście nie obieram się o inne osoby, to jest w ogóle bardzo trudno. Nazywam się Justyna Sobczyk, jestem przedstawicielem Instytutu Teatralnego i Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Warsztaty Teatr jako Zabawa miały na celu przekonać całą grupę nauczycieli do tego, że teatr jest po to, żeby z dzieciakami i z młodzieżą się bawić i odkrywać sytuacje, a nie odgrywać sceny. I ten krótki czas, godziny, ma jakby zainspirować nauczycieli do tego, żeby bawić się wspólnie z dzieciakami i z młodzieżą. Żeby szukać inspiracji w tekście, w sytuacji, w ciele, w muzyce. I szukać sposobów na to, żeby zaangażować całą klasę na przykład do tego, żeby wspólnie tworzyć tę jakąś tam teatralną wypowiedź. Ewa Jakubowska, reprezentuję Stowarzyszenie Pedagogów i Miłośników Rytmiki z PIMR. Jestem muzykologiem z wykształcenia i pedagogiem z zamiłowania. I chciałabym swoje warsztaty zacząć od stwierdzenia, że muzyka jest dla wszystkich, ale zawód muzyka i zawód pedagoga muzyki to jest już zdecydowanie dla wybranych i dla moim zdaniem szaleńców. W szkołach muzycznych, już nie mówię o szkołach ogólnokształcących, nie ma czegoś takiego jak zajęcia z muzyki współczesnej albo improwizacja muzyczna. I wydaje mi się, że to wymaga zmiany w szkolnictwie, że powinno się takie rzeczy wprowadzać stopniowo, jak i dużo większą swobodę i dla uczniów, żeby uruchomić ich wyobraźnię. O wiele ważniejsze czasami od nauczenia się jakiegoś przedmiotu, choć nie przeczę, że nauczenie się nut i gry na instrumencie ma sens, to o wiele ważniejsze jest poruszenie wyobraźni i umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. I temu służą między innymi te właśnie zajęcia. Nazywam się Emilia Kamińska. Zapisałam się na te warsztaty, dlatego że bardzo zależało mi na tym, żeby dowiedzieć się, jak uwrażliwić dzieci na muzykę. Jestem bardzo zadowolona, dlatego że pokazano naprawdę mnóstwo ćwiczeń, mnóstwo jakichś chwytów, jak dzieci do tego wszystkiego przekonać. Można zastosować takie ćwiczenia muzyczno-ruchowe w szkole, żeby, nie wiem, dzieciaki może się trochę bardziej rozluźniły wtedy, żeby na lepiej pracować. Tatiana Raczkowska. Ja uczę śpiewu i prowadzę też zajęcia umuzykalniające. Najciekawsze tak naprawdę w ogóle wszelka improwizacja i chyba nauka improwizacji podczas zajęć nauczyciela i tego, że musi być przez cały czas zupełnie otwarty na to, co się będzie działo w klasie. Myślę, że to jest zarówno dla nauczycieli dobry warsztat, jak i dla ich szefów, czyli dyrektorów placówek. Łucja Figacz, Marlena Potrzebicka. Dla mnie najciekawsze chyba były zajęcia teatralne. A ja nie umiem powiedzieć, co było najciekawsze, bo tak naprawdę to wszystko było bardzo ciekawe też. Bardzo było zróżnicowane tematycznie, no i zaciekawiało. Na razie jesteśmy na pierwszym roku studiów, także to jeszcze daleka droga, ale myślę, że na pewno zajęcia się przydały i wszystkie notatki mam zapisywane, także teraz tylko praktyka.